Każdy, kto ma zwierzęta, wie, co to znaczy radosne przywitanie. Każdy, kto ma zwierzęta, wie, że nieważne, czy jest chudy, gruby, piękny, mądry, nie ma to znaczenia. Ma znaczenie to, że zwierzęta nas kochają bezwarunkowo i są po prostu z nami zawsze. Ja czasami się potknę o zwierzaka, bo akurat wszystkie są u mnie pod nogami, kiedy coś gotuję albo czymś się w domu zajmuję, ale prawda jest taka, że kochają bezwarunkowo. Ja zawsze rozmawiam ze zwierzętami, dlatego że uważam, iż rozumieją wszystko, co do nich mówię. Może nie potrafią mi odpowiedzieć, co mnie czasem martwi, ale tak naprawdę wiedzą doskonale, że je kocham, wiedzą doskonale, jak zwrócić moją uwagę. Zawsze do nich mówię, zawsze rozmawiamy. Dżegusław, prawda? Opowiadam ci, co się wydarzyło. On mnie słucha i naprawdę słucha. Ja myślę, że moje zwierzęta upodobniły się do mnie, a czasami mi się wydaje, że ja się do nich upodobniłam, dlatego że mamy podobne gusta smakowe. One uwielbiają jeść to, co ja akurat bym zjadła, ale oczywiście im nie daję, bo mają swoje jedzenie. Tak samo spędzamy czas. Niesamowite jest to, że moje zwierzęta śpią dokładnie do tego momentu, do którego ja śpię. Czyli jeżeli ja wstaję, to one też wstają. Więc w ogóle tworzymy jedno wielkie stado. Ja jestem przewodnikiem tego stada, mam nadzieję, że one tak myślą. Chociaż kot Jagger uważa, że to on jest przewodnikiem i on tutaj rządzi. Wszystkie psy się go boją. Z końmi nie zaczyna. No i jestem jedyną osobą, której czasami posłucha, ale tylko czasami.